Witam wszystkich serdecznie z tej strony Salamander. Tak jak wam obiecywałem, kiedy przyjdzie czas na Maradonę, rozegram challenge związany z Maradoną i przejdziemy do losowań piłki. Challenge już rozegrałem. Wygrany oczywiście standardowa formacja, regular top, professional top player. Pierwsza drużyna była bodajże Boca Juniors, druga Neapoli, a trzecia FC Barcelona. Tak jak już mówiłem, polecam do regulara najsłabszą drużynę, którą się farmi, do top player, do professional player polecam srebrną, ewentualnie złotą, a jeżeli czujemy się na siłach, do top playera z FC Barceloną polecam złote, tudzież najmocniejszy skład, jaki posiadamy, jest z największą ilością czarnych piłek. Wygrana w tym turnieju, w tym challenge'u daje nam możliwość losowania gwiazdy, boiska, która kiedykolwiek stąpała, najmocniejszej gwiazdy boiska, która kiedykolwiek stąpała po boiskach tego świata, czyli Maradony. Jako że poprzedni challenge był związany z Romario, rozegrałem wszystkie challenge związane z Romario. Mam możliwość wylosowania czterech scoutów związanych z Romario, tak więc przejdźmy sobie do losowań. Jak widzicie, mam 400 tysięcy punktów GP, czyli game pointsów, plus do tego 9788 FIFA pointsów. Przepraszam, nie FIFA. Mój błąd. My Club Coinsów. Wykorzystam 5000 My Club Coinsów, czyli to jest około 20 losowań, właściwie równo 20 losowań, plus do tego 40 losowań za Game Pointsy. Tak więc najpierw przejdźmy sobie do losowań Romario. Czekamy na pierwszą czarną piłkę, jaka się pojawi. No niestety mamy srebrną piłeczkę. Dodajemy go do naszego klubu. Losujemy drugiego skauta. No niestety mamy drugą srebrną piłeczkę. Dodajemy go do składu. Losujemy trzecią piłeczkę. Och, niewiele brakowało, aby była złota. Mamy srebrny walkout. Kto to jest? Davis. Southampton. Fajnie, fajnie, bo będzie wielu graczy, których będziemy mogli zamienić na trenerów i wytrenować nasze srebrne drużyny, które pojawią się w losowaniu. Jak więc już widzicie, zakończyło się losowanie z agenta Romario. Nie trafiliśmy żadnych nadzwyczajnych zawodników. Przejdźmy teraz do losowania. W sumie będziemy mieli 61 losowań. Może uda nam się go trafić. Mamy pierwszego srebrnego piłkarza. Tak więc przejdźmy może najpierw My Club Coinsy. Fajnie, bo będzie
będą ci zawodnicy, którzy są na 30 poziomie, więc będzie z nich bardzo dobry level do trenowania, wiele punktów do trenowania z tych zawodników. Jak widzicie, mamy już zaczątki czarnej piłki. Gdzieś ta czarna piłka nam przelatuje obok. Mamy na razie samych srebrnych zawodników. No nie powiem, moim marzeniem byłoby zdobycie tego Maradony. Zdobycie go i umieszczenie w moim klubie, bo no w poprzednim PES-ie udało mi się to zrobić. Udało mi się to zrobić podczas agenta, gdzie było losowanie właśnie w El Clasico. Tak jak już zapewne mogliście zobaczyć na moim kanale, że naprawdę tych zawodników udało mi się wylosować. O, pięknie! Dwie czarne piłki obok siebie. Mamy pierwszą czarną piłkę i widzę, że jest to bramkarz. Bramkarz, którego tak naprawdę nie potrzebujemy, ale zawsze może być dobrym zastępstwem dla Buffona, dla naszego głównego bramkarza. Dla naszego głównego bramkarza. Tak więc przejdźmy dalej do losowań. Mamy już pierwszą czarną piłkę za nami. Nie będzie to zbyt kolorowe, ponieważ no teraz komputer nie będzie chciał nam dać wylosować kolejnej czarnej piłki. Nawet złotą się nie pocieszymy w tej sytuacji. Mamy znowu srebrnego zawodnika. Zastanawiam się tylko teraz, czy tych zawodników dać do szkolenia dla czarnych piłek, które posiadam, czy może dla zawodników srebrnych, których kupiłem. I jak widzicie, kolejna srebrna piłeczka. Kupiłem za pomocą skautów, za pomocą domu aukcyjnego skautów i stworzyłem, można by powiedzieć, dwie srebrne drużyny, które mogą konkurować, mogą naprawdę bardzo porządnie się rozwinąć. Mamy pierwszą złotą piłeczkę. Pierwsza złota piłka, jest to nawet walkout złoty. Jest to... O, Witsel. Witsel. Witsel, bardzo fajny zawodnik. Szkoda, że ma taką słabą formę bodajże, o ile się nie... Formę ma dobrą, ale tą prędkość, niestety ta prędkość jego mnie trochę przeraża, ale jak najbardziej do złotego składu będzie się nadawał, będzie bardzo dobrze uzupełniał środek pola, jeżeli pozostali zawodnicy będą mieli słabe statystyki. Nie powiem, moim marzeniem wylosowania tutaj z tych agentów jest Arturo Vidal i Maradona, ponieważ dobrze by uzupełnili braki w środku pola. Mamy kolejną złotą piłkę. Jak pamiętacie, mamy kolejny walkout. Złoty walkout. Któż to będzie? To jest Biglia. Biglia za AC Milan. Dajemy go sobie na razie do naszego składu. I lecimy dalej z otwieraniem piłeczek. Zapewne ten filmik będzie miał coś około godziny, więc raczej nikt z was nie wytrwa, oglądając przez godzinę mnie opowiadającego historię. Mamy tutaj kolejnego zawodnika, tym razem z Malaga, to jest z hiszpańskiej ligi.
Jakąś korzystałem z sytuacji, takie małe porównanie do naszego konkurenta, czyli FIFA, skoro już wspomniałem o FIFA Pointsach. Jak wiecie, w FIFA jest to trochę inaczej rozwiązane, jest tam rozwiązane tak zwana chemistry. Chemistry, czyli przetłumaczając to na nasze, czyli tak zwany team spirit, niestety nie ma możliwości tutaj zwiększenia tej chemistry za pomocą właśnie odpowiednich elementów takich jak trening taktyczny. Jest tutaj oczywiście możliwość u nas z podszkolenia Team Spiritu. Co on nam daje? Daje nam to, że zawodnicy, którzy grają ze sobą, grają po prostu składniej, lepiej, uzupełniają się, uzupełniają, kiedy zmieniają pozycję, uzupełniają luki, jakie powstają po przemieszczeniu się poszczególnych zawodników gdzie indziej podczas gry. Jak widzicie, tym razem zastosowałem szybkie starty. Tak więc, o, fajny zawodnik srebrny. Nawet dosyć wysoki ma level możliwy. No ale widzicie, no niestety jest ten minus, jest forma niestety tylko na czwórkę. Więc no raczej pójdzie na przerobienie na trenera. Tak więc dodajmy kolejnych tutaj. Przejdźmy do kolejnych losowań. Kolejna srebrna piłeczka. No raczej większość będzie to srebrnych piłek. Bardzo widzę fajny zawodnik, dobrze rozbudowany, jeżeli chodzi o prędkość i fizykę. Nawet dribbling na przyzwoitym poziomie i strzały. No i oczywiście podania. Na pewno by fajnie uzupełnił środek pola, jeżeli chodzi o srebrny skład, ale jako że już swój srebrny skład wybrałem, nie będę nic tam zmieniał. Może jedynie wybiorę sobie jakiś lewych i prawych obrońców do mojego składu. Jak widać, pojawiają się czarne piłki. Gra chce, żebym wylosował czarną piłkę. Powoli, powoli do tego zmierzamy. Może uda nam się wylosować Maradonę. Mamy kolejną złotą piłkę, jest to kolejny walkout. I tym razem jest to Fazio. Fazio, środkowy obrońca z AS Romy. AS Romy. Brakuje mu pace'a, brakuje mu prędkości i no niestety tym przegrywa z innymi zawodnikami, jeżeli chodzi o to pod tym względem. Tutaj niestety nam przeleciała czarna piłeczka. Czarna piłeczka nam przeleciała. Trafiliśmy Soldado z Fenerbahce. Dobry zawodnik. Już swoje lata ma. Jak wiadomo, w tureckiej lidze, o ile dobrze pamiętam, Fenerbahce tam właśnie gra. To jest jedyną główną taką drużyną, która zgarnia po prostu wszystko, że tak powiem. Mamy kolejną złotą piłkę. Jestem zaskoczony. Jest to walkout. Może to nie jest walkout, ale no, bardzo dobry zawodnik z tego co widzę. Williams. Może nie osiągnie wysokiego poziomu, ale ma przyzwoitą defensywę i przyzwoitą fizykę. Jedynym minusem u niego, z tego co widzę obecnie, jest wzrost. A jeżeli chodzi o formę, może być, jak najbardziej jestem za. Tak więc możemy go dodać do naszego składu i możemy go wykorzystywać w naszym właśnie składzie. Zostały nam bodajże chyba już tylko trzy losowania za pomocą MyClub końców. Jak widzicie,
wylosowaliśmy dosyć sporą ilość srebrnych piłek, złotych piłek i tylko jedną czarną piłkę. I tą czarną piłką był... Kto był czarną piłką? Już zapomniałem. Tak więc wracając do możliwości właśnie upgrade'owania, zgrania naszych zawodników. Jest to fajne tutaj w PES-ie. Niestety w Pro Evolution Soccer tego nie mamy. Przepraszam, w FIFA tego nie mamy. Jest to minus. Jeżeli chodzi o moc drużyny, i też zauważyli, jak zapewne zauważyliście, inaczej jest to oznaczane. Są oznaczane w kategorii od 1 do 100. My mamy tutaj możliwość oznaczenia właśnie drużyny gwiazdkami. Te gwiazdki nam wyznaczają jakichś tam zawodników. Mamy kolejną złotą piłkę. O, jest to tym razem walkout. Mamy walkout i jest to Gomez z Atalanta. Z Atalanta. Second striker. Jestem ciekaw jego formy. Formę ma bardzo fajną. No niestety stamina 78%. To jest 78 punktów. To jest minus. Nie jest to zawodnik, który na pewno będzie biegał przez cały czas na boisku i będziemy wiedzieli, że się na pewno nie zmęczy. Będziemy musieli korzystać z właśnie z możliwości doboru zawodników na zmiankę. Tutaj mamy kolejną złotą piłkę bez walkoutu i jest to Garay. Garay, którego już miałem, którego już sprzedałem, zamieniłem na trenera właściwie, ponieważ no, jego prędkość jest tragiczna, no nie oszukujmy się, że jest tragiczna, że nie jest tragiczna, no jest tragiczna. Przejdźmy już do losowania za pomocą game pointsów. Mamy 40 piłek do wylosowania i pierwsza piłka za game pointsy. Pierwsza piłka za game pointsy jest to srebrna piłeczka. No, jak wiadomo, trafiliśmy właśnie parę już złotych piłek, jedną czarną. No nie powiem, no chciałbym bardzo trafić tego Maradonę. Jeżeli nie trafię Maradony, a zamiast Maradony Vidala, też bym był bardzo zadowolony. Też bym się cieszył z takiego trafu, z takiego właśnie rozwiązania sytuacji. Mamy czarną piłkę, dosyć szybko wlatują te czarne piłki. Jest to walkout i kogo mamy tutaj? Quadrado. Quadrado, dobry zawodnik na prawą flankę środka pola, ewentualnie lewą, z tego co widzimy. Tak zwany utility player, bo może też grać w obronie i w ataku, jeżeli chodzi o grę. No, dodajmy go sobie do klubu. Możemy go zawsze wykorzystać zamiast na przykład Di Marii, który będzie w słabej formie. Tak więc losujmy dalej. Losujmy dalej. Jest to kolejna czarna piłeczka. Jest dosyć fajnie. Dosyć fajnie tutaj to wszystko się prezentuje. Mamy dużo srebrnych piłek. No niestety wylosowaliśmy czarną piłkę, więc już to będzie nam powoli tutaj znowu losować złotych i srebrnych piłkarzy. Nie będziemy mieli możliwości. Jak widzicie, 2,2% możliwości wylosowania czarnej piłki zmniejszyły się z 2,4 bodajże, z tego co miałem na samym początku. Wylosowaliśmy dosyć sporo złotych piłek. Tutaj widzę, minęła nas czarna piłka. Dodajemy sobie zawodnika do naszego klubu.
I przejdźmy do dalszego losowania. Bardzo się cieszę z tych złotych piłek, ponieważ będą mogli uzupełnić braki, jakie niestety musiałem stworzyć po losowaniach z El Clasico. Mamy kolejną złotą piłkę bez walkoutu, ale dobry zawodnik Lamela będzie nam bardzo fajnie uzupełniał braki, kiedy będziemy mieli go kiedy będziemy mieli pozostałych zawodników w słabej formie. Zawsze można go wykorzystać, zawsze będzie można go zamienić z jakimiś zawodnikami, którzy nie będą chcieli współpracować z naszym scoutem, naszym trenerem. Mamy kolejną złotą piłkę. Jest to Guej. Dobrze mówię? Senegalczyk z Evertonu. Bardzo fajno widzę. Stacy ma 82. Dobra obrona. Fizycznie też dosyć mocny. Staminę widzę, że dobrą. No, w końcu ma box to box. Taki zawodnik jest dobry, jeżeli gramy właśnie kimś takim jak Diego Simeone, używamy za trenera, ponieważ potrzebujemy w środku pola dobrych, dużych, fizycznych, szybkich zawodników, którzy będą wchodzili w przeciwnika, jak, że tak powiem, przysłowiowy, jak nóż w masło. Mamy srebrną piłeczkę. Możemy ją dodać sobie do naszego klubu. I przechodzimy do dalszych losowań. Zostało nam jeszcze 33 zawodników do wylosowania. Jak widzieliście, dwie czarne piłki obok siebie. No niestety, tym razem nie będę miał szczęścia. Mamy kolejnego srebrnego zawodnika. Jak widzicie, będę miał dosyć sporo tych zawodników po tych losowaniach. No i tutaj chyba zrobiłem błąd. Tak, zrobiłem błąd. Za szybko nacisnąłem X. Wylosował nam kolejnego srebrnego piłkarza. Jak wiecie, można trafić bardzo fajnych piłkarzy. Ja bym chciał w końcu trafić Arturo Vidala albo Maradonę. No, myślałem, że trafi mi się ten glitch z przeskakującą piłką. Mamy Rodrígueza, który w poprzedniej edycji miał 85 overalla. Już prawie miałem nadzieję, że będzie to glitch i trafi nam się Maradona. Niestety nie jest to takie łatwe, nie jest to takie oczywiste. Trafiamy sporo złotych piłek, które bardzo nas radują. Kolejny srebrny zawodnik. Jak widzicie, już jak możecie zobaczyć w poprzednim filmiku, gdzie otwierałem piłki z El Clasico, były wszystkie rodzaje tak zwanych gliczy, jeżeli chodzi o czarną piłkę, czyli przeskakiwanie piłki, czyli długo, srebrna piłka, aż w końcu nagle pojawia się ta czarna i zatrzymuje się na tej czarnej. No i oczywiście ten najsławniejszy glitch, czyli nagle wszystkie piłki zamieniają się na same czarne piłki i nieważne gdzie się zatrzyma, po prostu mamy czarną piłkę z dobrym zawodnikiem, z overallem powyżej 85. Tak więc kolejna srebrna piłeczka, która no, daje nam tutaj fajnego zawodnika, dobrze fizycznego, zbudowanego. Może dobrze uzupełnić naszą drużynę.
Fajne zdjęcie, podoba mi się. Taka trochę wyolbrzymiona ta jego głowa. No, zobaczymy, zobaczymy. Zobaczymy, co tutaj nam jeszcze się wylosuje. Mamy jeszcze 27 losowań. Jak już widzicie, zdobyliśmy 3 czarne piłki. Przepraszam, 2 czarne piłki. Mamy dosyć sporą ilość złotych piłek. Mamy też parę srebrnych. Mamy też 2 czarne. Mamy dosyć sporą ilość złotych. No i oczywiście olbrzymią ilość srebrnych piłeczek. Zostało nam chyba bodajże 25 jeszcze losowań. Może trafimy Maradonę, może się to uda kiedyś. Może zdobędziemy teraz ten glitch. Niestety nie mamy tego glitcha. Nie mamy glitcha, ale trafia nam się mocny zawodnik obok czarnej piłki. Już ta piłka prawie widziałem, jak przeskakiwała. No ale jeszcze to nie jest to. Jeszcze to nie jest to. Jeszcze to nie jest to, o czym po prostu każdy z nas marzy. Żeby on zawitał do naszego klubu. O nie, przeskoczyła czarna piłka. No nie mam liczyć co na to, że będzie tutaj jakiś zawodnik. Może. 24 losowania. 24 losowania nam zostały. 24 losowania. Może już prawie tutaj blisko nam gdzieś krąży cały czas ta czarna piłka. Gdzieś nam się przewija, gdzieś tutaj chce już się zatrzymać, ale jeszcze nie. Jeszcze nie. Jeszcze nam gra nie pozwala zdobyć tej czarnej piłki. Jeszcze nie chcą, żebyśmy wygrali Maradony w losowaniu albo Arturo Vidala. Aj, och, myślałem, miałem nadzieję, że będzie to ten glitch. Ten jedyny glitch, który nam da Maradonę. Nie wylosowałem Romario, nie wylosowałem Davida Beckhama, nie wylosowałem Zico. Chciałbym Maradonę, ponieważ no, jest to zawodnik, który jest marzeniem wielu z nas. Kolejna srebrna piłeczka. No niestety już coraz mniej jest tych game pointsów. Coraz mniej punktów GP. A piłek nie ubywa prawie że. Piłek prawie nie ubywa. Mamy praktycznie same srebrne piłki od czasu do czasu. Złote. Gdzieś tam nam się przewija ta czarna. Chce wskoczyć, ale nie może. Ale gdzieś jednak tam się uwija, gdzieś się kręci, ukręca. No i tracimy możliwość na zdobycie czarnej piłki. Tracimy możliwość na zdobycie nawet złotej piłki, która bardzo by nam fajnie uzupełniła skład. Bardzo by fajnie zrewanżowała ten brak tego Maradony. Jakiś dobry złoty traf. Kolejna czarna piłka. Może jednak nie teraz. Mamy srebrnych zawodników. Sporą ilość. No, plusem jest takim to, że no tak jak mówię, będę miał sporą ilość zawodników, których będę mógł zamienić na trenerów i którzy będą właśnie pod szkolą naszych zawodników z podstawowego składu. Tutaj mieliśmy 4 złote piłki pod rząd. No, mam nadzieję, że losowanie zakończymy
tutaj akcentem czarnej piłki. A teraz mamy, proszę Państwa, przed nami nasz Polak rodak, Kuba Błaszczykowski. Dobry zawodnik. No, jego stacy no, nie są może jakieś powalające, ale no, jest to nasz Polak rodak, wylosowany. Nie spodziewałem się tego. Bardzo fajna sprawa. Na pewno zostanie jako złota piłka w moim składzie. Zobaczmy sobie tylko jeszcze, ile piłek nam zostało do wylosowania. No, już tak niedużo. Niedużo, zostało nam jeszcze 17 losowań i będzie to koniec. Koniec naszych losowań na dzień dzisiejszy. Zapewne jak będę grał, to będę sobie powolutku tam zbierał punkty, game pointsy i może jeszcze uda mi się wylosować ze dwóch albo trzech zawodników do środy. Jeżeli trafi mi się Maradona, to na pewno wam to pokażę, na pewno was poinformuję, na pewno będzie z tym filmik. Chciałbym, żeby wpadła ta czarna piłka już. Mamy na razie złotą. Kolejną złotą bez walkoutu i jest to Prato. Prato, no nie powiem, bardzo jestem zadowolony, bo sporo mi się trafiło właśnie zawodników, którzy są atakującymi, którzy są w środku pola, którzy są jakby obrońcami złotymi. Mam dosyć sporą ilość złotych też zawodników, jeżeli chodzi o... O, proszę bardzo, Schneiderlin z Evertonu. Bardzo fajnie, bardzo będzie dobrze pasował do uzupełnienia drużyny, którą stworzyłem. Zostało nam jeszcze 14 losowań i będziemy na ten dzień dzisiejszy kończyć te losowania. Będziemy kończyć, no niestety Maradony nie udało się wylosować jak na razie dotąd. Mamy dużo złotych piłek, z tego też się cieszę. Jest to jakby takie pocieszenie. Tutaj mamy Mercado z Sewilli. Dodamy sobie go do składu, do klubu i przechodzimy do następnego losowania. Zostało nam już tylko 13 zawodników, 13 możliwości, żeby wylosować Maradonę. Czy jest to możliwe? Na pewno jest to możliwe, ale czy nam się to uda? Wątpię. Wątpię, bo widzę, jak bardzo gra nie chce dać mi tak dobrego zawodnika. Podejrzewam, że ze względu na to, że mam praktycznie no, wszystkich najlepszych zawodników z El Clasico wylosowanych, właściwie no, wszystkich zawodników z El Clasico wylosowanych, których mogłem tylko wylosować, ponieważ otworzyłem go całego skauta, później zamieniłem poszczególnych zawodników na trenerów i przekazałem wiedzę trenerską moim zawodnikom. Jak widzicie, nieopatrznie otworzyłem za pomocą MyClub Coinsów kolejnego skauta, a miało być za pomocą Game Pointsów. Trafiamy kolejną srebrną piłkę. No i teraz przejdźmy do losowania za pomocą Game Pointsów. Mamy kolejne Game Pointsy, mamy kolejną srebrną piłkę, mamy kolejnego dobrego zawodnika do zamienienia w trenera. No ja już zwątpiłem, wiem, że już tego Maradony nie będzie, wiem, że już ten glitch nie powstanie,
Wiem, że już za dużo razy losuję, żeby ten glitch powstał. Przeleciała czarna piłka. Dużo srebrnych. Niestety nie mamy glitcha. Najsłabszy rodzaj srebrny, czyli 75. No i mamy 9 losowań do końca. 9 losowań i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Czy trafi nam się jakaś czarna piłka jeszcze? Czy będziemy mieli tą szansę? Czy będzie to coś, co mnie zadowoli? Mamy kolejną złotą piłkę. Zawsze jest to coś. Zawsze jakieś to pocieszenie. Bez walkoutu. Bez walkoutu. I Borra. Dobry zawodnik. Defensywny. W środku pola. Jak widzieliście, miał bardzo porządne stacje. No i mamy 8 losowań do końca. 8 losowań. 8 losowań, dzięki którym możemy zdobyć Maradonę. Kolejna srebrna piłka. No niestety, nie udało się. Nie mamy tego szczęścia. Losujemy dalej. 7 losowań do końca. Czy uda nam się? Czy to jest ten moment? Czy teraz będziemy szczęśliwi? Niestety przeleciała czarna piłka przed chwilą. No niestety. Nie zdobyliśmy tego, co chcieliśmy. No, procentowo zwiększa nam się możliwość trafienia złotych piłek, znaczy czarnych piłek. Coraz częściej one nam przelatują. Jest to o tyle pocieszające, że zawsze możemy trafić tego czarnego skauta, ale nie tym razem. Niestety, nie tym razem. Mamy kolejnego skauta. Mamy bramkarza. Zostało 5 losowań do końca. 5 losowań. I przeleciała, nawet złotej piłki nam nie dało. Mieliśmy już tego zawodnika, miałem tego zawodnika. Fajny zawodnik, dobry, polecam go. Polecam go, dobrze mi się nim grało. Cztery losowania do końca. Cztery ostatnie możliwości zdobycia Diego Armando Maradony. Najlepszego piłkarza na świecie, który kiedykolwiek grał. Niestety przeleciała czarna piłka. Lecimy dalej. Trzech ostatnich zawodników. Trzech ostatnich i więcej już nie będzie. Nie będzie takiej możliwości, żeby wylosować. Niestety, niestety mamy kolejnego srebrnego zawodnika. Dwa ostatnie losowania. Dwa ostatnie losowania. Niestety nie trafia nam się glitch. I tak oto tym sposobem dochodzimy do ostatniego losowania. To ostatnie losowanie jest po prostu ostatnią nadzieją na zdobycie srebrnej piłki. Chyba miałem kiedyś już tego zawodnika w swojej drużynie. Tak więc to by było na tyle. No, niestety nie udało nam się trafić Maradony ani Vidala. Dybala też byłby fajnym trafieniem. Trafiliśmy wszystkich czarnych zawodników poza. Praktycznie wszystkich czarnych zawodników poza
paroma, czyli Maradoną, poza Vidalem, Oblakiem, Aguero, Dybalą i Eriksenem. Cuadrado, Handanowicz przyda się. No i to by było tyle. Cuadrado i Handanowicz to byli ci tak zwani czarni zawodnicy. Reszta to byli złoci zawodnicy. Nie powiem, że jestem zawiedziony, bo trafiło się parę fajnych złotych piłeczek. No ale właśnie. Właśnie to jest to, że no mogło zawsze być lepiej. Zawsze mogliśmy kogoś lepszego trafić. No cóż, to by było na tyle. Jeśli film Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę. Subskrybujcie mój kanał. Będę Wam bardzo za to wdzięczny. No i dziękuję Wam za uwagę. Cześć!